Kurtyna. Ta-da. Przed Państwem X-Lander X-Run. Cześć, z tej strony Rafał, a dzisiaj moim gościem specjalnym jest Kuba z magazynu Bieganie. Witam Cię, Kuba. Cześć wszystkim, cześć Tobie. Dla tych wszystkich, którzy są z nami na bieżąco, widzieliście na pewno nasze odcinki z Kubą. Jeżeli nie, no to koniecznie trzeba pierwsze subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco. Prawda? Ja to wytrzymałem. Kuba z magazynu Bieganie jest ekspertem od biegania, ale jest też tatą. Ja też tatą. Ty masz jedno dziecko? Jedno. I jak jesteś zadowolony? No wiesz, mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Dobra. Kuba jeszcze tego nie zdradził, ale powiedział, że chce mnie gonić. Ja mam piątkę, więc... Mam nadzieję, że moja żona tego nie ogląda. Pozdrawiamy żonę Kuby. Dobra, a teraz tak całkiem poważnie, bo to będą poważne sprawy, bo będziemy mówić o wózkach, które będą nam służyć do biegania z dzieckiem. Tak, to jest ważna rzecz, że będziemy biegać z dzieckiem, nie będziemy biegać sami z tym wózkiem. To nie jest wózek dla tego, żeby sobie tylko podnieść nasze ego, bo jesteśmy biegaczami. Tak mi się wydaje, nie? No tylko tak. Po to, żeby sprawić przyjemność naszemu dziecku. Stąd też pytanie moje o dzieci. Jeżeli to mówi biegacz i mówi to tata, więc zapowiada się profesjonalnie. Dobrze. X-Lander X-Run. Kto zna ten model, to koniecznie na początek dajcie kciuk w górę. Kto w ogóle zna markę X-Lander? To jest pytanie. Myślę, że to jest popularna marka. Przez ostatnie lata wiele osób mogło słyszeć to. Słyszałeś w ogóle o X-Landerze? Oczywiście. No, jak wybierałem wózek dla dzieciaka, to też jak najbardziej brałem pod uwagę X-Landera. Czyli X-Lander jest marką popularną. Polska firma. Wspieramy polskie. Koniecznie. Szczególnie w tych czasach, jakich teraz obecnie żyjemy, warto wspierać nasze lokalne biznesy. No i tutaj chciałem powiedzieć, że niektórzy nie wierzyli, że to jest polski produkt, wiesz, bo jak mówili X-Lander, to jest nie dość, że nazwa już brzmi międzynarodowo, to też naprawdę jakość materiałów i wykonanie budzi podziw. Ale dobra, ja dzisiaj będę mniej mówił, bo dzisiaj chcę posłuchać eksperta od spraw biegania z dzieckiem w wózku. Kuba, ja zawsze mówię o pięciu rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, a dzisiaj chciałem Ciebie zapytać. Pierwsza rzecz, na którą byś zwrócił uwagę? X-Lander, X-Run. Pierwsza rzecz, już na pierwszy rzut oka, to co się w nim rzuca, to są gabaryty. Mhm. Nazwijmy to gabaryty, kompaktowość, jakkolwiek to chcemy sobie określić. Bo jak na wózek biegowy, jak sobie porównasz z większością wózków, które są dostępne na rynku, to jest to wózek mały, sprawia wrażenie. Tak? No jest bardzo, bardzo kompaktowy, krótki rozstaw osi, niezbyt duży rozstaw kół. I to powoduje kilka spraw. Pierwsze, bardzo fajnie pakuje się do bagażnika. Łatwo go złożyć, szybko go możemy schować i nawet da się bez konieczności demontowania kół schować do bagażnika, co nie jest takie oczywiste w przypadku niektórych innych modeli biegowych. Więc to jest rzecz, która go wyróżnia. A jednocześnie przy tej całej swojej kompaktowości nie ma się wrażenia, że dziecku jest niewygodnie, że gdzieś tam brakuje miejsca, bo i oparcie jest stosunkowo długie, jak na taki niewielki wózek. I tutaj czy podnóżek jest dość nisko umieszczony, więc mamy możliwość jakby przewożenia dziecka nawet wyższego, gdzieś tam trochę starszego. To nie jest tak, że wózek po roku nam się, można powiedzieć, że dziecko z niego po roku wyrośnie. Także to jest pierwsza rzecz, moim zdaniem bardzo istotna, no bo często wózek biegowy nie służy tylko do biegania. Tak? Ludzie wykorzystują go w różnych celach. A akurat w tym modelu mamy możliwość wpięcia gondoli, mamy możliwość wpięcia nosidełka, więc on spełnia rolę także jako wózka niebiegowego. I to jest druga cecha, od razu sobie pozwolę do niej przejść, czyli jego uniwersalność. Druga rzecz, uniwersalność. Tak, uniwersalność. Dlatego, że z jednej strony można oczywiście wybrać się na bieganie, można wybrać się na jakiś aktywny spacer. Mamy przednie koło pompowane, więc tak naprawdę jak w jakiś głębszy piach czy na plażę pójdziemy, to też spokojnie sobie tutaj powinno poradzić. Nie jest to takie malutkie kółko jak w wózkach spacerowych.
I to są elementy, które pozwalają wykorzystać go w różnych nawierzchniach, a jednocześnie super sprawdza się jako zwykła spacerówka, no bo jest właśnie kompaktowy, mały, zwrotny. Okej, koło jest zamontowane na sztywno, więc może nie jest najprostszy w skręcaniu, w obsłudze, ale z drugiej strony jest lekki. Mhm. Ze względu na to, że materiały, z których jest wykonany, są stosunkowo lekkie, więc mimo wszystko lekko go nacisnąć, łatwo obrócić, dzięki temu jest zwrotny. Także pod kątem gabarytów uniwersalności na pewno wyróżnia się w ogóle w ofercie wózków biegowych dostępnych na rynku i tych, które mieliśmy okazję wspólnie tutaj przetestować. Mhm. Także jeszcze chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś w pierwszej części, to jest, czyli jeżeli jesteś rodzicem, czy tam spodziewasz się dopiero dziecka, tak, to możesz tego wózka używać tak naprawdę już od początku. Tak. Więc to jest ciekawa propozycja. Ostatnio miałem taką historię, że przyszli Państwo, którzy chcieli wózek głęboko spacerowy z takim sportowym charakterem. Ja mówię, biegacie? Chcielibyśmy, ale mówię, na razie to jest marzenie przyszłości. A ja mówię, okej, czyli zostawmy to na później, ale już mogą jakby od początku zacząć przyzwyczajać się jakby, tak, do prowadzenia. Dobre to jest. To jest wózek niezobowiązujący. O, to jest wózek biegowy, który nie zobowiązuje do biegania. Czyli dla kogoś, kto zastanawia się nad tym, czy... To ja teraz się zastanawiam, czy zacząć biegać, czy nie zacząć biegać. Można wybrać, bo nawet jeżeli na to bieganie się nie zdecydujemy, to przynajmniej będziemy mieli w pełni użyteczny, funkcjonalny model. A z drugiej strony możemy wyglądać bardzo profesjonalnie na mieście, jak taki rasowy sportowiec. Oczywiście z sylwetką sportową, o to też zadbam, obiecuję. Okay. Różne są sporty. No dobra, to mamy drugą rzecz chyba, wszystko tak, co wyczerpaliśmy? Tak, jeśli chodzi o dobra. Trzecia rzecz, o której chciałbyś powiedzieć. Trzecia rzecz, trzy hamulce. Co powiesz na to? Trzy hamulce. No nie wiem, jeden to widziałem, jest tutaj w rączce. Najważniejszy, hamulec ręczny, właśnie ten. On jest najważniejszy, bo wiadomo, w wózku aktywnym, w wózku do sportu, do biegania, to jest rzecz, która jest nam potrzebna, żeby pod ręką w razie czego móc wyhamować, wytracić prędkość. Jak jeździsz na rolkach, super sprawa. Jak biegasz, zbiegasz z górki, super sprawa. Hamulec bardzo prosty w obsłudze, no bo to zwykły hamulec rowerowy, dokładnie tak samo obsługujemy. Tak. Dźwigienka, naciskamy, hamujemy. Także to jest pierwszy hamulec. Ale, co ciekawe, z tyłu nie ma belki. Aha. Tak jak często konstrukcje wózków są w ten sposób, że tylne koła są połączone ze sobą, tak, belką, jest zamontowany hamulec i na przykład jest jeden pedał, który blokuje oba koła. No, a tutaj każde koło ma swój oddzielny hamulec. Aha. Także w momencie, kiedy zatrzymujemy ten wózek, możemy kliknąć jedno koło, możemy kliknąć drugie koło, w zależności od tego, czy chcemy tylko na chwilę przytrzymać wózek. No bo jeżeli zatrzymujemy się na sekundę i tylko po prostu chcemy, żeby nam nie odjechał, zatrzymujemy na hamulec, zostawiamy, wózek nie ruszy, kopiemy w górę, jedziemy dalej. Mhm. A jak stawiamy go sobie już pod domem, gdzie żeby nam nie zjechał, nie spadł ze schodka czy coś, blokujemy oba koła, wózek stoi stabilnie, bez problemu. No to jest takie ciekawe rozwiązanie, bo nigdzie indziej się z tym nie spotkałem, żeby każde koło miało swój hamulec. Dla mnie też to jest nowość, ciekawe rozwiązanie. Chciałbym zobaczyć w boju. Może to jest do driftowania. A właśnie, tak chciałem powiedzieć, że jedno koło będzie nam blokować, a drugim będziemy sobie driftować. O, ale wtedy bez dziecka. Bez dziecka. Bez dziecka w środku. Ale jakby tak w kasku i w ochraniaczach i w ogóle to. Dobrze zapięte oczywiście. Czyli wtedy nie jest wózek biegowy, tylko już w ogóle wózek taki motosportowy. Wszystko przed nami. Być może coś nowego odkrywamy, a być może już jest to odkryte. Jeżeli wiecie w ogóle coś na temat tego modelu, możecie uzupełnić naszą wiedzę, bo my dzielimy się naszymi pierwszymi wrażeniami z tego wózka, to koniecznie piszcie już teraz w komentarzach. Tam w komentarzu jest miejsce dla Was. Chętnie każdego z Was posłuchamy, poczytamy. My nie kończymy dzisiejszym odcinkiem, nie wyczerpujemy jakby tematu, podejrzewam, że dopiero otwieramy ten temat, będziemy się zagłębiać. Ja też oczywiście, jak przy każdym wózku mam przed sobą challenge, będę musiał sobie pobiegać z moją córką, najmłodszą. Także, no dobra, ale zanim pobiegam, to chciałbym, żeby mnie Kuba przekonał, żeby i trochę wytłumaczył, czym to się je, jak to obsługiwać. Czyli co, przechodzimy do czwartej rzeczy, która zwraca Twoją uwagę, Kuba. Czwarta rzecz, i to też jest unikalna cecha tego wózka, to są koła. Na czym polega wyjątkowość? Jak przyjrzysz się tym kółkom z tyłu, one nie są ustawione prosto, one nie są prostopadle ustawione do nawierzchni, tylko są pod lekkim kątem. To trochę przypomina
sportowe wózki, na przykład na których startują zawodnicy na paraolimpiadzie. No właśnie, właśnie. Tak, to jest takie lekkie nachylenie. Muszę powiedzieć, że to rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się przy bieganiu. Dlatego, że mając okazję testować różne wózki, to na co zwraca się uwagę co każdy biegający tata, czy tam mama, tak, zwróci uwagę, to to, jaką stabilność daje ci wózek podczas prowadzenia. Ja, biorąc Xlandera, Xrana na testy, bałem się, że to będzie taki model trochę uciekający gdzieś tam na boki, przy zakrętach, że, no, że będę się bał po prostu z nim biec w zakręty. Wiadomo, to mały wózek, więc obawiasz się, że będzie problem ze sterowaniem. Mhm. I te koła, sposób, w jaki one są nastawione, mhm, i sposób, w jaki opona przylega do nawierzchni, powodują, że on jest dużo bardziej przyczepny, ale dużo bardziej stabilny jednocześnie. Nie ma się wrażenia, że przy skręcie on się zaraz przewraca, gdzieś tam ucieka. Mimo tego, że to jest dość lekka konstrukcja, więc to też teoretycznie powinno powodować, że jest bardziej chybotliwy. Nie, muszę powiedzieć, że to jest rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła i, no i duży plus dla Xlandera za to, że zdecydował się na takie rozwiązanie, bo nie jest ono standardowe, jest niecodzienne, a sprawdza się w praktyce bardzo fajnie. Powiedz, jak biegałeś, to wyczułeś, tak, tą różnicę, jak porównać z innymi, tak, że, tak, to dlatego, jest, jest coś nowego, nie? Bo jak biegłeś ze swoją córką, to tam w jednym z odcinków, nie wiem, czy pamiętacie, właśnie Kuba mówił o tym, jak jego córka tam mówi, tato, dawaj, szybciej. Ciekaw jestem, bo jakie wrażenia były tutaj po tym, jak ci jeździ... Wrażenie z prędkości, wiesz co, powiem tak, nie jest to najszybszy wózek. Nie jest szybkim, wściekłym, bo mówiliśmy to o innym wózku, ale... Ale naprawdę jest... Inaczej, do takich codziennych treningów, codziennego biegania, oczywiście nawet na jakieś tam sporadyczne zawody, mhm, amatorsko, jak najbardziej, zdecydowanie tak. Mhm. Może nie, on nie był opracowywany z myślą o tym, żeby bić rekordy. Mhm. To jest raczej konstrukcja dla codziennego biegacza, dla osób aktywnych, dla osób, które po prostu chcą wyjść, pobiegać z dzieckiem w wózku i wspólnie tak spędzić fajny czas. A przy okazji można zrobić naprawdę fajny trening. Także. Tak, nie jest najszybszy, ale jest zdecydowanie stabilny, tak, fajny w prowadzeniu. No i te koła, bardzo ciekawe rozwiązanie, dobrze sprawdzające się w praktyce. Mm-hmm. No okej, okay, dobra. To co? To piąta rzecz. Piąta rzecz, na którą chciałby zwrócić uwagę dzisiaj Kuba, to? Wyposażenie. Dlaczego? Weź tam dryndni. Wiecie, ten dźwięk skądś znam. Tak. A, to dźwięk, subskrybuj nasz kanał. Przy okazji, taka mała reklama. Subskrybujcie, naprawdę warto, bo niedługo będą kolejne wózki biegowe. Będzie też Kuba i będziemy mówić. Dobra, a teraz przejdźmy do Xlana z powrotem. Ale dlaczego cię o to poprosiłem? No. Dlatego, że to jest jedyny wózek ze wszystkich testowanych, który ma dzwonek już w zestawie. Okej, okay, dzwonek to jest małe akcesorium, które możesz sobie dokupić i do każdego wózka zamontować. Ale tutaj wypakowujesz, masz. Ja wcześniej nie pomyślałem jeszcze o tym, żeby w ogóle mieć dzwonek w wózku biegowym, no bo po co, tak? Wchodzę na trening. A z drugiej strony tak, na zawodach biegniesz, masz przed sobą kogoś, chcesz wyprzedzić, no ale biegniesz z wózkiem, zajmujesz więcej miejsca i tak dalej. Możesz dać łatwo sygnał, że halo, jestem tutaj, biegnę szybko, uwaga. Nie musi dziecko krzyczeć, bo czasem śpi przecież. Poza tym, biegając czy po chodnikach, czy gdzieś tam w ścieżkach rowerowych, no też zawsze możesz dać sygnał komuś, kto idzie przed tobą, nie zawsze cię słyszy, oczywiście cię nie widzi, bo przecież jak ma widzieć, no tak, że jestem tutaj, zbliżam się, czasami jak chodnik jest wąski, możemy się szybko dać znać, że tak, jesteśmy. Dzwonek to jest jedna rzecz, ale tutaj jak zaczynaliśmy nasz odcinek, zdjąłeś kurtynę. Czyli taki śpiworek, można powiedzieć. On jest na wyposażeniu. Bardzo fajna sprawa, bo to sprawia, że ten wózek jest dużo bardziej uniwersalny. Tak? Chroni dziecko przed wiatrem, przed zimnem. Dokładnie tak. Ja zaczynałem go testować, to był przełom lutego, marca. No to było jeszcze dość zimno, nie powiem. Zdecydowanie fajna sprawa, że taki śpiworek jest w zestawie. Można było dziecko dodatkowo okryć, zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Oprócz tego na wyposażeniu mamy bardzo dużo schowków. Mamy bardzo fajny schowek z tyłu, bardzo głęboki kosz tutaj pod siedziskiem. No naprawdę jak na taką konstrukcję właśnie niewielką, udało się wygospodarować sporo takich elementów, które wyróżniają ten model w swojej ofercie. A jednocześnie, jak to wszystko zbierzemy do kupy i dołożymy do tego cenę rynkową,
to jest bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, co dostajemy za te pieniądze, więc no, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony modelem Xtander X-Run, rozwiązaniami, które ma, które posiada, przemyśleniem tego, jak, tej całej konstrukcji. Kolejna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, czyli regulowana rączka, też bardzo fajna rzecz, że możemy ją dostosować do wysokości zawodnika, jest genialne, który biegnie. No super, super, kilka fajnych pomysłów, które powodują, że jest to model, który warto naprawdę rozważać, jeżeli szukamy wózka do biegania, czy po prostu do aktywności. Jak zawsze, na koniec podsumowanie. Podsumowanie, kończymy ten dzisiejszy odcinek o modelu Xtander X-Run. Jakbyś tak mógł tak... W kilku słowach. Mhm. Czyli tak, Xtander X-Run, model na pewno dla osób, które po pierwsze szukają bardzo uniwersalnego wózka, który może służyć nawet od samego początku, właśnie ze względu na możliwość wpięcia gondoli, nosidełka. Dla kogoś, kto szuka wózka funkcjonalnego, a jednocześnie niezbyt dużego, bo gabarytowo zdecydowanie mamy tutaj kompaktową konstrukcję. A po trzecie, dla kogoś, kto po prostu chce mieć wózek do aktywności, do różnych, na naprawdę różne nawierzchnie, w różne tereny. Jest amortyzacja, są pompowane koła, możemy się wybrać do lasu, na plażę, oczywiście na równej nawierzchni, no to już w ogóle możemy śmigać, ile sobie chcemy, jak sobie chcemy. Także to ciekawa propozycja, jeżeli szukacie wózka dla siebie, dla swojego dzieciaka, ale ja powiem jednak dla siebie, no to to jest myślę, bardzo dobry wybór. No dobra. Co mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć podsumowanie jednym słowem. No, zachęciłeś mnie. Jak spojrzałem na ten wózek pierwszy raz, to zastanawiałem się, no ciekawe, co... Niepozorny, nie? Niepozorny. Co takiego w sobie ma, mówię, nie? A Kuba mi przekonał, mówi, że warto się na nim pochylić i to, co teraz wam powiedział, to mi też powiedział przed tym nagraniem, jego wrażenia. Także no co, no, challenge przede mną. Wychodzę... Mały, ale wariat. Tak, wychodzę z małym, ale wariatem na miasto, zabieram moją córkę, oczywiście mocno ją zapinam, bo mam zamiar rozwijać prędkości. Rekordy moje życiowe, nie rekordy te takie sportowe. Dobra, za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję. Wszystkim tym, którzy są z nami od zawsze, bardzo dziękuję. A tym, którzy są po raz pierwszy, albo jeżeli zobaczycie tam na dole i widzicie, że nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz to zróbcie. To bardzo ważne, żebyśmy się mogli dalej rozwijać, żebyśmy dalej mogli mówić o wózkach. W kolejnych odcinkach będziemy mówić o wózkach biegowych, ale też o wielu, wielu innych opcjach, jeśli chodzi o wózki dziecięce. Wszystko na naszym kanale. Koniecznie łapka w górę, bo to jest bardzo ważne też dla rozwoju. Tak to działa. No, chyba, że komuś się nie podobało, to dajcie łapkę w dół. Przyjmiemy pokornie. Nie, jak można dać Trafałowi łapkę w dół, no słuchajcie. No, to dla Kuby. Dobra, zrobiło się bardzo słodko, a teraz naprawdę koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, do zobaczenia.